Jestem strażnikiem Paryża. Jestem mroczną sową! Odliczanie nadal trwa! Co? To jest niemożliwe! Błagam, zatrzymaj się! Czy to nie... smakuje bitą śmietaną. O nie! Czas się skończył! Albercie, utknij linę! Wy naiwniaki! Daliście się nabrać na hologram! I jakie to uczucie przegrać i zostać publicznie upokorzonym? Naprawdę sądziliście, że skrzywdzę kotka? Za to ta pułapka jest bardzo prawdziwa. Pomieszczenie napełnia się powoli bitą śmietaną. Śmietana jest za gęsta, żeby pływać, ale za rzadka, żeby się na niej unosić. A ciekawe, czy jest bez laktozy? Za chwilę utoniecie. Nie macie szans, chyba że uznacie swoją porażkę i oddacie mi Miracula. Naprawdę myślisz, Biedronko, że to coś zmieni, jak was nie będę widział? Nie macie drogi ucieczki! Jeśli natychmiast nie oddacie Mirakulów, sam je sobie wezmę, kiedy już utoniecie w bitej śmietanie. Ma rację. Już po nas. Jeszcze nie, czarny kocie. Wygrałeś, mroczna sowo! Nareszcie się udało! Doskonale się spisałeś, sowo! Zamknij oczy i nie podglądaj. Nie możemy tego zrobić. Nie mamy wyjścia. Chowaj kropki. Chowaj pazury. Miracula dostarczone, szefie. Teraz jestem jedynym superbohaterem w Paryżu, a superbohater dotrzymuje słowa. Albercie! Produkcja bitej śmietany zatrzymana, szefie. Mroczna sowo, teraz przynieś mi Miracula! Albercie, przesyłka! Ha, ha, ha! Jestem najlepszy na świecie! Nareszcie są moje! Moc tworzenia Biedronki oraz moc destrukcji Czarnego Kota! Kto zdoła połączyć moc tych dwóch Mirakulów, posiądzie absolutną władzę zmieniania świata i usuwania przeszłości. O! Nie, to niemożliwe! Nie! Mroczna sowo! Biedronka i Czarny Kot wykiwali cię! To są fałszywe Miracula zrobione z masy solnej! Kotaklizm! Co? To niemożliwe. Jak wam się udało? Hej, a czego się spodziewałeś? Superbohater nie zdradza swoich sekretów. Powinieneś to wiedzieć. Mam zawsze plan A, plan B i tak aż do końca alfabetu. Naprawdę sądziłeś, że oddamy ci nasze Miracula? Jesteśmy niepokonani. Oto Biedronka i Czarny Kot!